Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 18 odcinku z serii Civilization 5 ze wszystkimi dodatkami na moim kanale. Dobra wiadomość? Mam dobrą i złą wiadomość. Może najpierw dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że Grecja jest wspomnieniem, tak? Nie ma już czegoś takiego jak Grecja. To są jakieś dawne dzieje. Zła wiadomość jest taka, że... wyrosła nam konkurencja. I co gorsze, tą konkurencją jest Kartagina. To jest problem, że Kartagina jest dla nas konkurencją w tym momencie, ponieważ Kartagina to jest bardzo duże państwo. Może nie tyle duże pod względem powierzchniowym, tak? Ale na pewno pod względem gospodarczym to jest potęga. Ja sobie teraz zdaję dopiero z tego sprawę, kiedy wskoczyła mi demografia w przerwach między odcinkami i zauważyłem, że po prostu... że po prostu oni pod każdym względem nagle urośli, tak? Oni są prawie na każdym miejscu pierwsi. Tylko pod względem... terenu nie są tak ogromnym państwem jak ja. I to jest straszne. To jest po prostu straszne, co ja zauważyłem, że Grecja w czasie, kiedy ja się napierniczałem z... Znaczy, że... Kartagina, w czasie, kiedy ja się napierniczałem z Grecją, to Kartagina wyrosła mi na takiego giganta, tak? Na taką wręcz uberpotęgę. Kurczę, wyłączyłem sobie siatkę chyba przypadkiem. A tak, na G się przełącza, dobra. Ojojoj, to mi się nie podoba, ponieważ inne państwa... Gdzie to się ustawia? Gdzieś to tu było. O! Grecja ma autokrację, no cudownie! Fantastycznie. No po prostu fantastycznie. Jeszcze niech Osmanowie przejdą na jakiś ład albo na swobody, to się chyba powieszę. Jak tam moje wpływy? No na Grecję. No okej. Okay. Na Kartaginę, nieznana, tak? No fajnie, fajnie. Imperium Osmańskie i Mongolia, coś tam mam do gadania, ale Kartagina... Jak widzimy, Kartagina, kurde, rośnie nam na potęgę gospodarczą. Na potęgę gospodarczą, kulturową. W ogóle Kartagina ciśnie do zwycięstwa. Oni cisną teraz do zwycięstwa i to jest problem. Ja muszę coś z tym zrobić. Muszę jakoś się ich pozbyć po prostu. Tylko jeszcze problem w tym, że nie wiem jak. Muszę jakoś ich po prostu zmieść. Muszę coś z nimi zrobić, bo to wygląda źle. Wygląda wręcz bardzo źle. No chyba nie, Grecjo, chyba nie. Chyba nie. A wiesz dlaczego, Grecjo? Już ci mówię, bo ta jednostka nie może pływać po oceanach. Ojoj. Industrializacja oparta na maszynach, będąca znakiem naszych czasów, to tylko jedno oblicze rewolucji wywołanej dzięki technice. To jest racja. Do ruchu, pełne leczenie, do zasięgu widzenia, to przeciwko jednostkom morskim. Wiesz jaki jest problem, Grecjo? Taki jest problem. Że nie masz teraz mnie jak zaatakować. Chłe, 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 he, 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 he. Takie trollololo. Panie Patton, jedziemy. Kim był Patton? Właśnie miałem opowiedzieć o Pattonie. Patton to był taki generał z czasów II wojny światowej. Druga centuria. Amerykański generał z czasów II wojny światowej, który był no, dosyć nerwowym człowiekiem. Delikatnie mówiąc, dosyć nerwowym. Ponieważ... no, on dosyć krótko trzymał swoich żołnierzy, tak? On ich trzymał krótko, zawsze dużo od nich wymagał i w ogóle był takim typem właśnie takiego wymagającego dowódcy.
ale też był bardzo dobrym dowódcą. Nigdy nie robił jakiejś akcji typu, że wymagał nie wiadomo czego od swoich ludzi, tak? Jakichś niesamowitych wyczynów, żeby od nich wymagał. Przynajmniej takich, które byłyby no niewykonalne, tak? Zawsze wymagał tylko rzeczy, które były możliwe do zrobienia. Więc no to było fajne, aczkolwiek zawsze też cisnął tych swoich ludzi, zawsze cisnął ich, żeby jednak do sukcesu, tak? Zawsze do sukcesu ich cisnął, zawsze od nich wymagał. Więc no, był to taki generał, u którego nie było obijania się i pierdzielenia jakichś farmazonów, tak? U Patona zawsze było ostre ciśnięcie wroga. Co? To może pływać? Nie! Nie! Trajan poszedł na dno! Trajan poszedł na dno! Kartagina potępia Grecję! A Kartagino! Co ty robisz? Masz wojnę z Osmanami! Potępiasz mnie! Potępiasz Grecję! Co ty robisz, Kartagino? Wiesz, jak tak dalej pójdzie, to Kartagino zostanie A. bez sojuszników, B. bez państwa, tak? Niech tak robią dalej. Ależ to pięknie wygląda ten ostrzał. No nie da się ukryć. Wygląda on po prostu cudownie. Skoro już i tak mamy z nimi spinę, to przynajmniej wiedzmy o co mamy tą spinę, tak? A, psikus! Gdziekolwiek nie pojedziecie i tak zetrzecie się z moimi żołnierzami. Tam gdzieś mi spieprzyli ci jedni ziomeczkowie, to mi się nie podoba. Uuu, no proszę. Plądrujemy oczywiście, no dlaczego by nie? Plądrowanko zawsze dobra sprawa. Tutaj zaraz wskoczy nam plus 2 do zadowolenia. To też jest dobra sprawa. Jeszcze jakby gdzieś ta konnica się cofnęła. Oj! Korynt mi oddasz! Nie. Ja mogę sobie w tym momencie wziąć i Korynt, i Spartę. Dlatego będziemy sobie teraz brali, co będziemy chcieli. Sorry, Grecjo. Sorry. Nie trzeba było mnie atakować. Może zostawię ci Marrakesz. Marrakesz. Może. I może Argos ci zostawię. Jak będziecie grzeczni. Co on tu ma? Co to jest? Jakiś cud. Ginąć! Ginąć! Świetnie. Zginęli. Więcej lewaków. Spokojnie. Manilą też się zajmiemy. Tutaj sobie ulepszymy te jednostki. Bo dlaczego by nie? Strzelcy? Chwila, moment. Chwila, 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 chwila. Pierwsza centuria. Czwarta centuria. Eksplorujcie dalej. Tu jesteście... Wy akurat mało mnie teraz interesujecie, ziomeczkowie. Druga centuria. Zapraszam tutaj. To będzie trzecia centuria w takim razie. Uh,
I teraz to będzie tak, tą centurię muszę przesunąć, tą przerzucę tu. Patton właśnie, co do Pattona, wracając właśnie do kwestii Pattona, Patton był takim generałem, że on bardzo cisnął swoich ludzi, w sensie do przodu, tak? On zawsze wymagał, że mają iść przed siebie, naparzać wroga, tak? Mają cisnąć tego nieprzyjaciela, tak żeby on nie był w stanie jakiejkolwiek kontrofensywy przeprowadzić. No i co mamy? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No, ta sprawa musi zostać ojojana, bo to jest kiepska sprawa. Dwie niekorzystne dla mnie rezolucje przeszły przez ONZ. W sumie to dlaczego by go nie rozwiązać? Po chuj mi ONZ. Powinienem to rozwiązać. No tak, no chcieliby coś tu zdziałać, ale nie za bardzo mogą, tak? Bo nie wiedzą po prostu, jak się zabrać za moje państwo. Nie ukrywajmy, tak się rozsiadłem, że no nie będą wiedzieli, jak się za mnie zabrać, nie będą w stanie się za mnie zabrać. No ja sobie zaraz spokojnie podejdę pod Korynt i go sobie ostrzelam. Coś tu w pobliżu Fezu jeszcze mamy, tak? Tak, mamy więcej lewactwa. Przyszli ze swoimi liberalnymi pomysłami. Ci ziomeczkowie niech tu czekają. Ci tym bardziej. Tutaj oczywiście strzelamy w tą siedzibę liberalizmu. Bo to mi się nie podoba, że tutaj jakiś liberalizm mi się szerzy. Tutaj też strzelamy do liberałów. Bo dobry liberał to martwy liberał. Dobra, tutaj na razie czekamy, czekamy. Rozstawiamy się, bombardujemy, dokładnie tak. No i wchodzimy w nich, tak? Idziemy po nich. Idziemy dalej, wchodzimy w nich, panowie, wchodzimy. Bez spiny, tak? Bez spiny idziemy i rozwalamy tą konnicę. Fantastycznie. I teraz fajnie byłoby stanąć pod Spartą. Co wy na to? O, tu już nawet biała flaga jest. No nie, no dobra, na razie nie. Na razie potrzebujemy więcej artylerii. Artyleria to jednak będzie kluczowa kwestia, jeśli chodzi o atak na Spartę. Minus 19. O, a tam znowu coś płynie. Aj, ta myszka czasami... Kursor tak dziwnie jeździ. No jasne, że zaakceptuję. Z tego co widzę, to Mongolia ma przerąbane. Mongolia to już raczej się nie podniesie. I skończył się pakt obronny z Dydoną. Oj, Dydono, wiesz co to dla ciebie oznacza? To oznacza dla ciebie kłopoty. Konkretnie to dosyć spore kłopoty, nie ukrywam. Tutaj mamy piątą centurię. Pływajcie tam, towarzysze. Wy się tutaj fortyfikujecie. Wszyscy ziomeczkowie podchodzicie tutaj i się ładnie, ślicznie, grzecznie fortyfikujecie wokół tego miasta. Wy z tą artylerią też tutaj się podciągnijcie. Wszyscy się ufortyfikujcie. Gdzie jest statek towarowy? Fantastycznie. Tutaj jedna tura i mamy troszkę więcej zadowolenia. To mi się bardzo, bardzo podoba. To mnie tutaj bardzo cieszy i ustawia. Jak tu wygląda sytuacja? No wygląda gównianie dla Greków, jak zawsze. W ostatnich turach. Plus 20 do... życia dostali, a tutaj stracili 20 życia. Uuuuj,
ulepszona jednostki. Co znowu? Tak, ty mi dasz nauczkę, tak? Jak ja się zaraz zacznę zbroić, to zobaczymy, co to będzie. A poza tym uważam, że Kartagina musi zostać zniszczona. Chyba tak będę kończył każdy odcinek. Nie, i to nie będzie tutaj jakieś nawiązanie do Janusza, tak? Korwina Mikkego, tylko to będzie nawiązanie do, zdaje się, Katona. Chyba Katon właśnie w ten sposób kończył swoje wypowiedzi przed parlamentem rzymskim właśnie, przed senatem. Ilekroć to, bo tam oni mieli wojnę, jak wiecie, z Kartaginą, trzy wojny punickie tak zwane, no i tam właśnie on kończył każde wystąpienie stwierdzeniem, a poza tym uważam, że Kartagina musi zostać zniszczona. Tak. I tak uważam i chuj. I macie zniszczyć Kartaginę. A ja uważam, że zrobimy sobie tutaj warsztat. W Rzymie. Dokładnie tak. No i tam widzę więcej jakichś jednostek się pałęta. O, coś tutaj przyszło do nas. No i zaraz wycofamy tą pierwszą... Ojojoj, możemy nie zdążyć wycofać. No, nie zdążymy wycofać pierwszej centurii. To mi się nie podoba, ale to zaraz sobie odbijemy na tamtej piechocie. Przyjdzie czas, gdy za to zapłacisz, a konkretnie to zapłacisz, gdy Imperium Irokeskie cię zmiecie, pajacu. Więc tam nie pajacuj, bo wjadą w ciebie i będzie koniec. Naród niszczący własne ziemie niszczy sam siebie. Tutaj Roosevelt powiedział bardzo mądrą rzecz. Roosevelt w ogóle mówił dużo mądrych rzeczy. Z Budapesztem, jak widzimy, nie mamy... Z Budapesztem, czyli w tym momencie z Kartaginą, nie mamy już otwartych granic. To mi się absolutnie nie podoba. Dobra, przenosimy tutaj nasze jednostki. Co tutaj w Malace? No, Malaka dalej. Jak to Malaka, tak? Malaka, tiki-taki i kasztanki. Dynamit. To jest dla mnie ważna rzecz, którą muszę mieć. Muszę mieć po prostu dynamit, bo dzięki temu będę miał lepszą artylerię. I dzięki tej lepszej artylerii pozamiatam sobie po prostu przeciwników. Tak jak na przykład tutaj zaraz wymiotę tą kawalerię. No właśnie, w ten sposób. No, tak więc zapraszam teraz tą piechotę tutaj gdzieś w pobliże. Chodźcie, chodźcie, ziomeczki, chodźcie, podejdźcie, cwaniaki, Hipolity. Tak? Chcecie mnie okrążyć, tak? Tak? Wy mnie chcecie okrążyć? No chyba nie. Chyba nie, moi drodzy. Bo ja wam zaraz zrobię tu blitzkrieg. Najpierw wytniemy tą piechotę. O! Jaka ideologia, jaka ideologia? Kurwa, Osmanowie przyjęli swobody. Lewactwo! Lewactwa jest coraz więcej! Tyle lewactwa wam powiem. Tyle! Tyle lewactwa. Trzeba z tym coś zrobić, trzeba ich zlewicować. Dobra, Malaka jest dalej pod ostrzałem. To mnie nawet cieszy, że ona jest pod tym ostrzałem, bo tam sobie dalej będę ekspił tą jednostkę. Musimy też zwiększyć trochę ilość naszych wojsk dostępnych. Ewentualnie Korynt sobie weźmiemy w kolejnym pokoju grecko-rzymskim. Oj. Oj.
Znowu ta kamera. Dobra, ale jakoś sobie tu damy radę z nimi, damy sobie z nimi radę. Przy pomocy artylerii i dużej ilości piechoty wytnę to po prostu ich tu wszystkich. Będę po prostu ich tak długo bombardował. O, i jeszcze wielki artysta mi się narodził. No fajnie, fajnie, to mnie cieszy. No dobra, no to jedziemy, tak? Bombardujemy lewaków. Raz. Strzelamy do lewaków. Dwa. I wybijamy lewaków. Trzy. Tak, to był plan trójstopniowy. No, wybijcie tego lewaka, tak? Dobrze. Dodatkowy atak na turę, czyli więcej doświadczenia de facto na turę. I więcej problemów dla Malaki. Na turę. Tu tworzymy wielkie dzieło. Jean-Claude, albo Jean-Claude, ale nie Van Damme. I portret Franciszka I. Fajnie. Rzym, epoka przemysłowa. I niech tak na razie pozostanie. W tej przemysłowej ja jeszcze też trochę pozostanę. No może takie nie trochę, ale... Na razie niech tam jest, tak? Na razie mogę tam siedzieć. Dobra, dawaj ten Korynt. Co, teraz nie chcesz go oddać? No, oddasz ten Korynt, oddasz pajacu. Tylko jeszcze o tym nie wiesz. Jeszcze ziomek, po prostu nie wiesz, co cię teraz czeka tutaj. Teraz czekają cię męczarnie i inne metody. O, jednak tam się nieźle tłuką z tą Mongolią. To mnie cieszy, że się tam naparzają między sobą. No mamy najwięcej cudów, to mnie też cieszy. A jeszcze bardziej będzie mnie cieszyło, jeżeli Ateny wytępią tych pajaców tu. Strzelać! No nawet. Tu już tak fajnie nie będzie, już sobie nie postrzelam, ale... Cofniemy się jeszcze tutaj, w rozwoju. No w rozwoju raczej nie za bardzo, bo my już jesteśmy tak zapóźnieni technologicznie, że ciężko byłoby nam się bardziej cofnąć. Rzym. Niech będą strzelcy na razie. Tutaj w sumie możemy się ulepszyć do karabinów Gatlinga. To będzie złe. To będzie takie złe! Prawie jak tutaj powolne niszczenie teraz Malaki, która no jednakowoż nie da się ukryć, że upada powolutku. Tak wiecie, z tury na turę, ale jednak upada. Oj. Oj. Tutaj niestety tracimy tą artylerię.
Ale te ziomeczki nie wiedzą teraz, na co oni się nacieli. Raz zobaczycie tak zwaną kartaczownicę Gatlinga. Co to jest kartaczownica? To jest taki pierwowzór działka Vulkan. Czyli wielolufowego działa. No dobra, tutaj możemy sobie tym, a to jest właśnie, to jest Gatling. No właśnie, takie coś. Tylko teraz wyobraźcie sobie 7000 pocisków na minutę. Tak właśnie działa dzisiejszy karabin Gatlinga. Wypluwa z siebie 7000 powodów, 7000 argumentów przeciwko lewakom. No i co, Grecjo? No i co, impas? I klops? Dawaj ten Korynt i możemy się dogadać jakoś. A kurczę, nie odda mi tego Koryntu teraz. Cholera, zepsułem to, mogłem brać wcześniej ten Korynt. A teraz będę musiał się znowu męczyć z nimi, tak? No, popsułem szansę, zaprzepaściłem sobie szansę rozjechania Grecji i znowu wydarcia jej kawałka ziem. No i teraz znowu będę musiał się pomęczyć tutaj z tymi pajacami. O, gdzie bym go puścił? Do Stambułu! To będzie dużo hajsów. Gatlingi niech tu na razie czekają. No i cóż, no nie pozostaje mi nic innego jak kolejne tylko karabiny budować i wysyłać na front kolejne jednostki. Bo sytuacja się po prostu trochę skiepściła. Przyznaję, z mojej winy się sytuacja skiepściła, bo mogłem to wygrać. Mogłem po prostu wejść i rozwalić Grecję, obić ich znowu do tego stopnia, żeby kwiczeli. Korynt? Usap horse. Nie dadzą mi tego Koryntu. A może gdybym ja za to... No jakoś tak podilujemy, tak? Aby komy tak. Usapos. Usapos. No to nie, no to nie. No kurde nie. Jak nie, to nie, no to będziemy się dalej tłuc, tak? Będziemy dalej tracić mnóstwo jednostek. Ja jestem państwem heartlandowym. Ja się w końcu... Ja wyprodukuję w końcu tyle tych jednostek, że ich przygniotę liczebnie. Bo taka jest specyfika mojego państwa. Ja mam państwo w Heartlandzie, czyli olbrzymi teren, nawet dla takiej Grecji. I Grecja nie da rady mnie ścisnąć. Po prostu nie ma... takiej siły, żeby Grecja mnie ścisnęła. Dlaczego? No właśnie dlatego, że ja mam więcej tych sił, tak? Że moje jednostki są po prostu kurde lepiej rozstawione, są lepiej przygotowane do walki. No i tak to teraz będzie się kończyć. Oni będą szturmować, ja będę rozbijał ten ich szturmy. Co za tłumoki! Jeszcze sobie kupię tutaj... kawaleria? No to kawaleria! No i fajnie. No i macie pozamiatane, synki. A dlaczego? A powód jest dosyć prosty.
Ponieważ ja mam teraz kawalerię, zaraz wjeżdżam im w tą artylerię. Kawalerię, artylerię, takie tutaj gry słowne, tak? Oni się wycofują, ja w tym czasie wyrzynam wszystko jak leci. Ateny cały czas się bronią i umacniają. Ja sobie buduję siły, którymi stanę pod Koryntem, zbombarduję im ten Korynt, potem zbombarduję im tą Spartę i tak będę się posuwał dalej, zajmując też przy okazji wszystkie państwa miasta, które tutaj mają na tym terenie. No i fajnie, no i jeszcze moja jednostka dostała awans, no i cudownie. No i fajnie, no i strzelamy znowu. Co ja na to? Ja na to jak na lato, że po prostu jadę sobie po tą artylerię tutaj, którą oni tutaj mają i zaraz im ją wybiję, tak? Bo dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Jeszcze tu im rozwalę tą piechotę. No i co mi zrobią? I co? I nic mi nie zrobią. Nie mogą mi naskoczyć. No tu sobie wybudujemy coś fajnego. Na przykład strzelców sobie wyprodukujemy. A tutaj podeślemy sobie tą kawalerię i niech tutaj stoi. Niech tu czeka. No i fajnie. I przeciwnik ma pozamiatane. I wszystkie Dydony, Grecje i inne pajace mają pozamiatane. A dlaczego? Już wam to tłumaczę. Po prostu z racji tego, że ja mam takie ogromne państwo, ja będę w stanie produkować tych jednostek pierdyliard. Ja będę jak Związek Radziecki, będę ich produkował więcej, mam po prostu miast i w ciągu jednej tury, znaczy się, nie w ciągu jednej tury, po prostu na każdą moją jednostkę, którą oni mi zniszczą, przypadnie jedna jednostka, którą ja wyprodukuję, ale na każdą ich jednostkę, którą oni stracą, przypadnie im pół wyprodukowanej jednostki, bo po prostu mam więcej miast. Te miasta musiały być niesamowicie zaawansowane technologicznie, żeby produkować tych jednostek więcej, tak? I tutaj nie ma co dyskutować w tej kwestii, no bo nie dadzą rady tego udźwignąć, tak? Po prostu będę ich tłukł tutaj tak długo, będę ich mielił przy tych Atenach, aż po prostu wymielę im wszystkie te jednostki z tego kraju, z tego całego ich gównianego państwa, tak? No nie da się tego ukryć. No i fajnie, no i na przykład bierzemy sobie tu taką jednosteczkę, na koniec tego odcinka tak zacnie. No i proszę bardzo, no i już stracili część kawalerii. Znaczy część artylerii. No ja co zrobię? Ja teraz tutaj wezmę sobie tą kawalerię. Dobra, niech ona tu stoi. Tu akurat nic nie zrobi. Służne jakieś wielkie dzieło. Fajne. Nawet może być. I co ja zrobię? No jak to co? To co robię najlepiej. Czyli zniszczę część ich jednostek po prostu. Tutaj osłabię tą jednostkę, bo tą jednostką nawet jak zaatakują, to oni stracą tą jednostkę. A tutaj lepiej ich osłabić przed atakiem. No i no mają pozamiatane, nie da się tego ukryć. Są rozjechani. Ja to już widzę w tym momencie, że oni są rozjechani, bo ja teraz będę po prostu spamował jednostkami i teraz będzie taki spam tutaj moich strzelców, że po prostu ich przygniotę liczebnie. Ale to jak ich przygniatam liczebnie, zobaczcie sobie już w następnym odcinku. Tak, jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Cywilizacji Piątki, gdzie właśnie rozjedziemy obronę, znaczy tą inwazję tutaj, tą pseudo-inwazję grecką. I zajmiemy się wtedy uszczęśliwianiem naszych poddanych oraz rozbudową siły naszego państwa. Ponieważ no, w porównaniu z taką Kartaginą, to jesteśmy w tym momencie no takim gównem, tak? Nie mamy zbyt wiele do powiedzenia. Gdyby Kartagina w tym momencie we mnie wjechała, to ja mam pozamiatane. Oni już mają samolot z tego, co ja tutaj widzę. No to cudownie. Dobra, musimy jakoś to potem ogarnąć, ale to dopiero w przyszłych odcinkach. Tak więc, dzięki, że oglądaliście, no i na razie.